24 stycznia wspominamy błogosławionego Ludwika Prendusi, prezbitera i męczennika. Ludwik urodził się 24 stycznia 1896 roku w Scutarii w Albanii. W wieku 12 lat wyjechał do Włoch, gdzie uczęszczał do szkoły i jednocześnie dojrzewał w swoim powołaniu do kapłaństwa. Już wyświęcony na kapłana, powrócił do ojczyzny w 1921 roku, ale statek, którym podróżował, zatonął. Pasażerowie, w tym wielu kupców, zostali uratowani, lecz towary, które przewozili, zatonęły. Kiedy strach i niebezpieczeństwo minęły, kupcy zaczęli płakać nad utraconym towarem. Wśród nich tylko Ludwik nie narzekał. Kiedy zapytano go, jak może być taki spokojny, odpowiedział: "Nie mam powodu do płaczu. Moim kapitałem jest Ewangelia. Nie może utonąć w morzu." Z tym kapitałem, po powrocie do Albanii, Ludwik starał się ożywić życie najuboższych mieszkańców w świetle wiedzy europejskiej. Aby być jak najbliżej ludzi, mieszkał wśród nich, mimo że lokalne domy ubogiej ludności przypominały bardziej jaskinie oświetlone ogniem palenisk. Po powstaniu reżimu komunistycznego Ludwik mógł uciec i powrócić do Europy, ale zdecydował się zostać. Wkrótce został aresztowany 5 grudnia 1946 roku pod częstym wówczas zarzutem wobec księży katolickich, a mianowicie bycia szpiegiem na rzecz Watykanu. Został zastrzelony w Szelczet 24 stycznia 1947 roku w dniu swoich 51 urodzin. Wpisany na listę 38 albańskich męczenników, Ludwik został beatyfikowany w tej grupie 5 listopada 2016 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ludwik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.